Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Spektrum. Jak zawsze bardzo się cieszę, bo jak zawsze jest z nami bardzo wyjątkowy gość. Dzisiaj jest z nami Agnieszka Kosowska. No nie powiem doktor Agnieszka Kosowska, bo Agnieszka zaraz nakrzyczy na mnie, więc Dzień nie dobry, powiem. cześć. Cześć. Agnieszka to, może jeśli nie kojarzycie Agnieszki z imienia i nazwiska, to może kojarzycie Agnieszkę jako autorkę bloga Dzielny Franek. A jeśli nawet to wam nic nie mówi, to jestem prawie pewna, że skojarzycie Agnieszkę, jeśli powiem, że Agnieszka jest autorką książki Duże sprawy w małych głowach, które właśnie mam. I teraz tak, ja z Agnieszką znam się w zasadzie bardzo krótko, bo chyba tak można powiedzieć, od zeszłego roku. Widziałyśmy się osobiście raz podczas naszej konferencji, ale no jakkolwiek to zabrzmi, zaiskrzyło między nami. Agnieszka, ja nie będę wchodziła w rzeczy, bo nie chciałabym czegoś pominąć, więc zawsze proszę moich gości, żeby sami o sobie powiedzieli coś więcej. Więc jakbyś mogła jeszcze, kim jesteś, czym się zajmujesz, powiedzieć. Ja tutaj myślę sobie tak, że tutaj w tej naszej rozmowie jestem właśnie przede wszystkim mamą Franka i dlatego tak właśnie zareagowałam, jak wczoraj zaanonsowała się naszą rozmowę. No jestem, tak jak już mam się wyspowiadać zawodowo, to nauczycielem akademickim, pracuję na uczelni ale przede wszystkim to, co uważam gdzieś tam bardzo mocno zdeterminowało moje życie, kierunek, rozwój tego, co się dzieje w ostatnich latach w moim życiu, to jest właśnie to, że jestem mamą takiego młodego człowieka o imieniu Franciszek. I starszego dziecka też, które już jest samodzielne. Szczęśliwa kobieta. Tak. My dzisiaj, bo tak zaczęłyśmy bardzo radośnie i fajnie, bo, no bo przecież musimy być radośnie, niezależnie od wszystkiego. Natomiast no, chcemy dzisiaj pomówić o poważnych rzeczach. I w zasadzie temat tej naszej rozmowy podsunęła mi jedna z mam w takiej prywatnej rozmowie. Jak pochować dziecko neurotypowe? I to już nawet nie jest kwestia tego, jak przejść żałobę, tylko jak pochować. Tak, to jest takie słowo klucz. Może zacznijmy od tego, Agnieszka. Czym w ogóle jest dla nas dziecko? Na kogo czekamy, na kogo liczymy, gdy jesteśmy w ciąży, na przykład? Ja może, jeśli mogę trochę się odnieść do tego sformułowania pochowanie dziecka, ja mam z nim straszny problem, dlatego że no, kojarzy się bardzo jednoznacznie, kojarzy się ze śmiercią dziecka, ale ponieważ też mamy bardzo trudne przejścia z Frankiem, trudne, takie medyczne, to ja mam duży problem z tym określeniem. Na kogo czekamy? No to się zawsze tak mówi, że nieważne, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, byleby było zdrowe. Dokładnie. I to jest chyba clue problemu, bo tak naprawdę ja uważam, że to nie jest kwestia tego, że my mamy jakieś wyobrażenia, chociaż część rodziców na pewno ma bardzo konkretne wyobrażenia, łącznie ze ścieżką życiową, studia i jaka ma być przyszłość. Tylko rodzicielstwo jest dla mnie ciągłym procesem i to nie jest tak, że nadchodzi dzień, w którym ja mówię, już jestem po tej jasnej stronie mocy, już wiem, już widzę cię takim, jakim jesteś, akceptuję cię i od teraz będzie tylko dobrze, tylko to jest ciągły, niekończący się proces. Ten proces trwa codziennie i my jesteśmy w tym procesie. I to, czy my właśnie pożegnamy się z tym wyobrażeniem naszego dziecka, to dla mnie to jest tak naprawdę troszeczkę inna strona. Kiedy my dostrzeżemy dziecko w naszym dziecku? I to, kiedy to się wydarzy, tak naprawdę w wypadku dzieci, czy to dzieci niepełnosprawnych, czy dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, czy z różnymi trudnościami, w ogromnej mierze zależy tak naprawdę od specjalistów. Bo jeśli mamy owo słynne, coś tu jest nie tak, prawda, coś, co nas rodziców niepokoi, bo my mamy wyobrażenia z błękitno-różowych okładek czasopism dla rodziców, szczególnie rodzice, którzy mają dziecko pierwsze, czy w swojej rodzinie mają tylko dzieciaki, które nie sprawiają żadnych, prawda, problemów, czy nie są wyzwaniem dla rodziców, to oczekują po prostu zwykłego dziecka. Dziecka, które zacznie w którymś momencie gadać, będzie się biło z kolegami, pójdzie do szkoły itd., itd. I tutaj dla mnie, w moim odczuciu, ogromna rola specjalistów. I to, jak szybko dostrzeżemy dziecko w naszym dziecku, zależy od tego, co słyszymy. Bo zobacz, my od samego początku, jak idziemy do specjalisty, słyszymy,
że właśnie tu jest jakiś problem. Dziecko przejawia dysfunkcje rozwojowe, dziecko nie rozwija się harmonijnie. Ja jeszcze słyszałam wiele bardzo różnych, też takich wręcz drastycznych określeń pod adresem mojego własnego dziecka, co powodowało, że naprawdę przez bardzo długi czas, przez mniej więcej rok jego życia, to było taki efekt takiego tunelu, w który miałam wrażenie, jestem wrzucona przez specjalistów. Ćwiczyć, rehabilitować, robić, wiesz, taka zadaniowość totalna. I w ogóle nie została mi otwarta przestrzeń na to, żebym ja zobaczyła, że to jest dziecko. Dobrze, Agnieszka, że powiedziałaś o tym, że istotne jest, o ile nie kluczowe, to na kogo trafimy na swojej drodze. Na początku byłoby najlepiej tak trafić na takie osoby, ale różnie z tym bywa. Ale właśnie ta rozmowa z tą mamą, od której zaczęłam, ona właśnie to napisała mi, że ona tak strasznie teraz z perspektywy czasu, a ma już córkę bardzo, bardzo nastoletnią, prawie dorosłą, żałuje i widzi to, że nie trafiła na samym początku swojej drogi jakby z diagnozą, tak, córki, na ludzi, którzy by jej pokazali, że ta diagnoza nie definiuje córki tak negatywnie, bo trafiła na ludzi, którzy ją tak strasznie zapętlili, wpędzili w ten tunel, o którym ty powiedziałaś. I ona dopiero z perspektywy czasu, gdy widzi, jakie są inne możliwości, no też odniosła się do mojej grupy czy fundacji, że są ludzie, którzy pokazują, że okej, no mamy dziecko, które ma jakieś problemy rozwojowe. Wiele dzieci ma już, abstrahując od diagnozy, prawda? Ale że trzeba widzieć w tym wszystkim dziecku. I ona z tym ma taki problem, że ma takie poczucie straconych lat. No i chce znasz takiego Przepraszam. No. Znasz takiego rodzica, który nie ma wyrzutów sumienia, że coś nie źle zrobił? Ja uważam, że to jest jedna z najtrudniejszych części rodzicielstwa. Tak. To jest coś tak bardzo trudnego, że kurczę, ja też mam wiele wyrzutów sumienia. Mówię, gdybym dzisiaj wiedziała, no ale to nie jest gra komputerowa. Nasze dzieci nie mają dwóch żyć, my też nie mamy dwóch żyć. Ja też bym wiele rzeczy zmieniła i myślę sobie, w którymś momencie pomyślałam sobie, że muszę się nauczyć bycia dobrą dla samej siebie, wybaczyć sobie samej błędy, które zrobiliśmy, złe decyzje, które podjęliśmy, bo za każdym razem, gdy je podejmowaliśmy, uważaliśmy, że robimy coś dobrego dla naszego dziecka. Za każdym razem nie działaliśmy, nie robiliśmy czegoś, no to ja ci teraz zaszkodzę. Nie? Dokładnie. Wszystko idzie do przodu. To, że we Wrocławiu, ja już nie wiem, w którym to było roku, 2007, przepraszam, że komórkę włączyć, zapomniałam. W 2007 bodajże była pierwsza protestowa konferencja i od tego uważam też, zaczął się ten taki duży ruch i mówienie właśnie o dzieciakach w spektrum inaczej. Mówienie jak o ludziach, bo wcześniej może gdzieś to się tliło, ale to były takie malutkie zaczątki, a tu nagle tak się rozlało i teraz mamy takie trzy właściwie bardzo ważne, tak myślę, konferencje w Polsce, to co robi Prodestę, to co robicie wy, to co robi w Lesznie oddział też Prodestę. W Gdańsku wyrasta konferencja, którą też matki zaczęły, prawda? Tak. Ja uważam, że my musimy sobie rodzice po prostu wybaczać, bo inaczej nie damy rady. Inaczej po prostu usiądziemy emocjonalnie, psychicznie, zapętlimy się w jakichś wyrzutach sumienia i nie pójdziemy dalej. Tak, tak. To, że my jako rodzice czekamy na takie wymarzone, idealne dziecko, to jest taki ten obraz takiego idealnego, bliżej nieokreślonego czegoś, tak? Prawda? Bo przecież ten tak zwany ideał no nie istnieje, niezależnie na co byśmy nie spojrzeli, tak? Natomiast Agnieszka, czy te takie przekreślone nasze nadzieje, przekreślone nasze jakieś oczekiwania, plany, to czy tak naprawdę nie płaczemy nad sobą i nad swoim utraconym jakimś zaplanowanym czy wymarzonym życiem? Czy to nie dotyka tak naprawdę nas, a nie naszego dziecka? Czy to nie dotyka naszych wyobrażeń odnośnie naszego życia w przyszłości? Ale oczywiście, że tak. Ja uważam, że tak, no bo każdy z nas sobie coś planuje, prawda? Idziemy na studia, może ma jakiejś fajnej pracy i często jest tak, że też rozmawiam z mamami, które mówią, że gdzieś w trakcie studiów urodziły dziecko albo zaraz po studiach jeszcze nawet nie zdążyły rozpocząć na dobre aktywności zawodowej albo właśnie zaczęły w nią wchodzić i okazuje się, że muszą wszystko zmienić. Zmienić pod małego człowieka, który miał być przecież tym
dopełnieniem idealnego życia, a okazuje się, że stał się czymś, co to życie zniszczyło, zrujnowało. I takie są odczucia. I my mamy troszeczkę może taki strach w sobie, żeby to nazwać głośno i powiedzieć, ale jest w nas bunt, bunt na wszystko. I ten bunt, i to jest taki naturalny etap radzenia sobie albo i nieradzenia, trwania w kryzysie, prawda? Bunt, który kierujemy przeciwko sobie, przeciwko dziecku, przeciwko mężowi, przeciwko lekarzom. Wtedy wszyscy są źli, terapeuci są źli, lekarze są źli, wszyscy są do bani. I teraz pytanie, czy się odnajdziemy, jak szybko się w tej sytuacji znajdziemy, czy na nowo przedefiniujemy nasze życie. W życiu bym nie myślała, tak myśląc właśnie o swoim życiu, ja mam trochę wrażenie, że jestem trochę w tej grze komputerowej, wiesz, i teraz dostałam drugie życie, bo jak patrzę na to, jaką byłam, wiesz, mamą Natalii i jak wyglądało moje życie, i jak to teraz się odbywa z wypadku Franka, u nas jest akurat 9 lat różnicy pomiędzy dzieciakami, to tak myślę sobie, że to są jakby dwie zupełnie różne Agnieszki, dwa zupełnie różne życia. I ja myślę sobie, że po prostu trzeba przejść ten etap złości na wszystko dookoła, wykrzyczeć, wyryczeć. Fajnie, jak się ma wtedy dobrych, wspierających ludzi, którzy pozwolą nam to wykrzyczeć. Tylko tak przy okazji, tak sobie pomyślałam, że przy okazji naszej rozmowy, jeśli mogę sobie pozwolić na taki apel w ogóle do nas, do rodziców, bo my, ja nie wiem, czy to jest nasza cecha narodowa, czy w ogóle tak my ludzie mamy, że jesteśmy tacy bardzo oceniający. Jak dostaniemy gdzieś w kość, ktoś nas oceni, tak, pójdziemy do lekarza i usłyszymy, jesteś tak niedobrym rodzicem, coś za mało się starasz, albo nauczyciel, prawda? Nie odrobiła pani znowu lekcji ze swoim dzieckiem, albo rozmawia pani tu z Kosowską zamiast siedzieć przy lekcjach ze swoim dzieckiem, nie? Tak. To potem idziemy właśnie i wywalamy to na drugiego rodzica, żeby myśleć, a to ona też nie jest taka doskonała, nie? A sami prosimy o to, żeby inni byli otwarci na nas i tolerancyjni w stosunku do nas, prawda? Tak, tak. A w takich sytuacjach bardzo często wystarczy posłuchać i to tak często jest, że trzeba powiedzieć, słuchaj, nie mam gotowej rady dla ciebie, nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem tu, że możesz zawsze przyjść, wygadać się, jeśli tobie to pomoże. I to jest ten etap, o którym ty mówisz, etap złości, etap wykrzyczenia i trzeba z siebie wywalić się całą złość, nie? Ja pamiętam u siebie taki moment, bo jak wiesz, może też wy wiecie, bo już mówiłam o tym nieraz, ja oprócz Mateusza miałam też drugiego syna, który zmarł 3 miesiące po porodzie, urodził się bardzo, bardzo chory. Gdyby żył, byłby dzieckiem no, głęboko niepełnosprawnym, absolutnie zależnym od nas. I ja pamiętam taki moment w szpitalu, kiedy byłam właśnie z Alkiem i tak siedziałam w jakimś takim otumanieniu. To też był jakiś taki Matrix, pamiętam, jak dla mnie. I myśli, które do mnie przychodziły, to były takie, że ja nigdy nie sądziłam, że ja będę mamą dwójki niepełnosprawnych dzieci. W tym sensie nie mówię, że Mateusz jako dziecko w spektrum jest niepełnosprawny, ale dziecko, które ma jakieś szczególne potrzeby, tak? No ale Alek to już był inny kaliber. I stąd właśnie to widać, że to tak siedzi w nas, że my w pewnym momencie nie płaczemy nad naszymi dziećmi, jeśli tak można powiedzieć, tylko nad swoim jakimś utraconym życiem, jakąś wizją tego życia, które mieliśmy w głowie, bo ja nie mówiłam, nie miałam planu konkretnie co, ale tego w tym planie nie było, prawda? Tego, że będą jakieś trudności. I to jest strasznie trudne. Natomiast w momencie, kiedy, tak jak mówisz, Agnieszka, kiedy to w sobie ułożymy i przepracujemy, jakkolwiek to jest bardzo trudne i zaakceptujemy, no to wtedy można pójść dalej, prawda? Wyjść z tej bańki oczekiwań wobec siebie przede wszystkim, tak? I tej presji narzuconej na siebie, mam takie wrażenie. Tak, tylko że to jest strasznie trudny proces, bo zależy od bardzo wielu zmiennych, od tego, czy mamy wsparcie otoczenia, czy jako powiedzmy sobie matki, żony, czy mamy partnera, który jest przy nas, co się dzieje w naszym życiu, jakimi jesteśmy ludźmi, na jakim etapie swojego życia jesteśmy. Tak. I tutaj dobrze by było po prostu nie oceniać nikogo, czy to trwało kogoś rok, 2 lata, 5 lat, tylko bardziej spróbować no, wesprzeć tego człowieka. Tak. Nie? Ale jest to chyba najtrudniejszy taki etap. Tak, bo tak jak właśnie, jeśli trafimy w ten, znaczy idziemy w ten tryb takiego działania, tak jak ty, Agnieszka, powiedziałaś, byłaś też w takim tunelu, że tu taka terapia, takie działania, kolejne, następny specjalista. Jakby mam wrażenie, że w pewnym momencie my jako rodzice stajemy się takim narzędziem w rękach terapeutów, lekarzy, specjalistów. Poniekąd jakby robimy to, co inni nam mówią, a my jakby no, ufamy, że
w dobrej wierze to wszystko jest, prawda? Wiesz co, bo to jest w dobrej wierze. Problemem u nas w naszym kraju jest to, że nie ma zespołów terapeutycznych. Dziecko nie trafia do zespołu terapeutycznego, który by się konsultował, tylko ty jako rodzic bierzesz też na siebie trud tego, że przekazujesz informacje od jednego lekarza do drugiego, od jednego specjalisty do drugiego. Czasami nie przekazujesz i czasami dochodzi do takich sytuacji bardzo trudnych, gdzie dwoje specjalistów działa w kontrze do siebie, robią rzeczy sprzeczne ze sobą, bo nie ma tego przepływu informacji. I ja myślę, że tak naprawdę każdy z tych specjalistów jest tak bardzo mocno skupiony na swojej działce, że on tak naprawdę chce dobrze. Tylko przez to, że też rodzice od samego początku nie mają wsparcia psychologicznego, nie ma systemowego wsparcia psychologicznego dla rodziców. Jak dziecko trafia na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to rodzic powinien być diagnozowany w pokoju obok. Powinno być sprawdzane, na jakim etapie radzenia sobie z niepełnosprawnością czy z wyzwaniami rozwojowymi swojego dziecka rodzic jest, czy jest zagrożony wypaleniem rodzicielskim, jaka postawa rodzicielska go charakteryzuje. Bo przecież nieraz specjaliści naprawdę stają na rzęsach i próbują robić to, co dla tego dziecka jest najlepsze, ale rodzic jest w takim stanie chociażby emocjonalnym, złym, że oni, ci specjaliści, nie pomogą temu dziecku, choćby nie wiem, jak bardzo chcieli, bo to rodzic potrzebuje najpierw pomocy, prawda? Natomiast my gdzieś jesteśmy, tak jak kiedyś jedna mama powiedziała w jednej rozmowie, my jesteśmy na wiecznej wojnie. Ciągle walczymy ze wszystkim, dlatego nam też jest bardzo trudno często pogodzić się z tą odmiennością, jak nazwiemy to, odmiennością, wyzwaniem rozwojowym, niepełnosprawnością naszych dzieci, bo ciągle musimy wszystkim udowadniać dookoła, że nasze dziecko jest dzieckiem. Czy to będzie w systemie edukacyjnym, czy to pójdziemy gdzieś z tym dzieckiem na ulicę, czy wyjedziemy, nie wiem, do cioci na imieniny, tak, czy do teściów, bo to są bardzo różne też układy rodzinne. I dlatego my możemy sobie mówić, że no rodzicu, przepracuj to, pogódź się, ujrzyj swoje dziecko w swoim dziecku, prawda? Ale to jest często tak strasznie trudne i tak opada się z sił, kopiąc się z koniem, że tak powiem brzydko, kolokwialnie, ale tak jest. Nie? Urzędniczym. Ja w tej chwili po raz pierwszy w życiu zastanawiam się nad tym, czy nie odwołać się od orzeczenia o niepełnosprawności mojego syna, bo już mi po prostu szlak jasny trafia, tak? No, kolejna komisja po komisji, no co to zmieni? Ja wiem, jakim dzieckiem jest mój syn, jakiego wsparcia potrzebuje, tak? I te komisje orzekające, to jest taki, wiesz, taki koszmar i taki niekończący się ten kurcgalopek rodzicielski, w którym gdzieś my staramy się wyrwać normalność i to wcale nie jest łatwe. Tak, no to takie kopanie się z koniem, udowadnianie za każdym razem, że tak, że nasze dziecko potrzebuje przecież cały czas wsparcia, tak? I to takie. No. A ja mam wrażenie, że wiesz, czasami, może teraz tak powiem, bo jestem w etapie złości, jestem, tak? Jak ktoś się pyta, kim jesteś, ja mówię, matka, żona, nie, jak to mówię, kobieta, żona, matka, wkurzona, tak? To jest takie niekończące się stadium mojej wkurzoności. Ale co ja chciałam powiedzieć? Wiesz, skupiałam się na tym, nie na tym, co trzeba. No nie wiem, dobrze. I przejdźmy dalej, bo mi umknęła myśl, bo skupiłam się na tej wkurzoności. Pewnie wróci, ale też właśnie w tej rozmowie z tą mamą wybrzmiało tak, że ona poniekąd, no cały czas oczywiście w tym takim żalu do siebie, że gdzieś tam dała się w to wpędzić, w takie poczucie, że jej dziecko bez tego wszystkiego, bez tych terapii, że nie może być powodem do dumy, po prostu takie jako jest, że ona widziała przede wszystkim te deficyty, a nie dziecko. To jest to, od czego jakby ty zaczęłaś dzisiejszą naszą rozmowę, że kluczowe to jest zobaczyć przede wszystkim dziecko, dopiero później całą resztę, tak, diagnoza, problemy i tak dalej. A ona mówi, że ma wrażenie, że właśnie zaczęła od tej drugiej strony, że przede wszystkim jakby wtłoczono w nią taką narrację, że dopiero będzie dumna z dziecka, jak się naprawi te poszczególne deficyty, które ma. Wiesz co, dlatego że tutaj, tu jest problem komunikacji klinicznej z rodzicem. Po prostu tego nie, może albo w jakimś bardzo wąskim zakresie są uczeni specjaliści na studiach, na wielu kierunków studiów w ogóle tego nie ma. Ja już w tej chwili nie pamiętam, czy to z Kanady, musiałabym spojrzeć, nie chcę kłamać, czy to Kanada, czy Nowa Zelandia, wpadł mi w ręce taki podręcznik, taki poradnik właściwie dla nauczycieli, w jaki sposób rozmawiać z rodzicem dziecka z wyzwaniami rozwojowymi. Zamiast mówić rodzicowi to i to,
Powiedz to w inny sposób, sformułuj to w inny sposób. I to faktycznie to przeformułowanie zdań, właśnie nie pokazywanie pana dziecko ma problem z tym, taki deficyt rozwojowy, tylko zupełnie inna narracja powoduje, że ten rodzic inaczej postrzega swoje dziecko. Ja nie wiem, jak ty masz, ale ja już w pewnym momencie miałam taki etap, że jak szłam na rozmowę gdzieś z jakimś specjalistą czy do szkoły, to po prostu miałam żołądek ściśnięty, bo ja już wiedziałam, co ja usłyszę. Tak, zacznie się właśnie od tego problemu takiego śmego i owego. A ja chciałam powiedzieć, że ja jestem mamą bardzo dumną ze swojego dziecka, bo ja wiem, że na przykład w rozwoju mojej starszej córki pewne rzeczy po prostu przychodziły naturalnie, one się zdarzały i to było takie oczywista oczywistość. A tutaj czasami czekasz na jakiś jeden malusieńki kroczek, na mikro postępunio przez, nie wiem, przez rok i on cię tak ogromnie cieszy i ja w tej chwili jestem farciarą, szczęściarą, że mogę, Franek jest uczony przez ludzi i uczy się w fundacji, w której ja słyszę dobre rzeczy o nim i te rzeczy, które są takimi wyzwaniami, są też mi przekazywane, ale jakoś wreszcie jest strzegany mój syn, nie? Mhm. Dziecko. Właśnie, to o tej jednej rzeczy obie, nie wiem, czy zapomniałyśmy, chcące czy niechcące, twoja fundacja. To jest chyba coś, o czym trzeba powiedzieć. Twoja, ja tak mam zawsze problem twoja, bo ja zawsze mówię, że to wielu, wielu ludzi, wiesz, nie? Ja jestem panią prezes. No to fundacja wielu ludzi, opowiedz o niej. Tak, fundacja wielu ludzi. Ona powstała z takiego właśnie rozczarowania systemem edukacji. Otworzyliśmy Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE, w której nasze dzieciaki są formalnie w edukacji domowej i codziennie przychodzą do fundacji, mają zajęcia edukacyjne. Jeśli dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia pedagogicznego czy psychologicznego, to też je ma. Od godziny w pół do ósmej do godziny 15, czy 14:30, 15:00 i po prostu dzieci się uczą zamiast w szkole, uczą się w fundacji. Bo ja już nie miałam siły na szkołę, to zresztą nie tylko ja i to jest, co jest ciekawe, to nie jest tak, że tylko my rodzice dzieciaków z wyzwaniami jesteśmy rozczarowani systemem edukacji. Jest wielu rozczarowanych, także rodziców dzieci bez wyzwań rozwojowych. Zresztą dziecko wybitnie uzdolnione jest też w systemie edukacyjnym naszym dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które nie są po prostu realizowane w tym systemie. A wszyscy wiemy, że mamy dzieciaki w spektrum, które mają wybitne uzdolnienia i w szkole po prostu nie mają szans na realizowanie tych wybitnych uzdolnień, mimo że ktoś jest, powiedzmy sobie, świetny, nie wiem, z matematyki, to musi wpływać też jakiś przedmiot, wiesz, który jest dla niego udręką, ale musi, bo to przewiduje plan. Agnieszka, też ta presja na rodzicach, na wynik, mam wrażenie, że taka jest strasznie mocna, że my jako rodzice też jesteśmy rozliczani nie tylko przed terapeutami, ale też przed nauczycielami, przed dalszą rodziną, nie wiem, babciami, dziadkami, że jakby jest takie poczucie, że to, jak zachowuje się nasze dziecko, to jest bezpośrednio wynik naszych działań lub braku naszych działań, prawda? I ta presja, mam wrażenie, że dla wielu rodziców jest chyba najtrudniejsza, bo w starciu z nauczycielami, właśnie z bliską rodziną, no mają wrażenie, że przegrywają. Jak się zachowuje i jakie oceny przynosi? Jeszcze, tak? I zobacz, nawet sama mówiłaś w starciu z nauczycielami, prawda? To jest cały czas, tak. Jako rodzice jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby używać ciągle tego języka frontowego, języka pola bitwy i to jest straszne. Ale ja też rozmawiam z wieloma nauczycielami, którzy też są bardzo mocno sfrustrowani tą sytuacją, która się dzieje, że ta przestrzeń, która jest i ten system, który jest, nie daje im tak bardzo pola do wsparcia rodziców, więc też bym tutaj nie oceniała pojedynczych nauczycieli, tylko w ogóle system jako taki. A faktycznie jest tak, jak mówisz, że my jako rodzice też jesteśmy oceniani przez pryzmat tego, jak się zachowuje nasze dziecko. Sami na siebie narzucamy bardzo często to oczekiwanie. Często jest to jakieś takie nasze wyobrażenie. Wydaje mi się, że w wypadku nas, matek, jest to skutek tego, jak my jako dziewczynki byłyśmy wychowywane. To znaczy, masz się zachowywać tak, masz być, wiesz, grzeczna, układna, masz nie mówić, bo patrz, bo pani patrzy, co pani sobie pomyśli. I teraz troszeczkę
Te sytuacje mają miejsce w sytuacjach różnych z naszymi dziećmi. Ja pamiętam taki post na forum, gdzie mama, nie wiem czy kojarzysz, chyba zamieściła też zdjęcie swojego synka, który uwielbiał rozbierać telewizory gdzieś tam przy śmietniku i on rozbierał. I ta mama mówiła, że dla niej jest to taka straszna sytuacja społeczna, bo on przy tym śmietniku siedzi i rozbiera ten telewizor i co ludzie sobie pomyślą. No i wtedy zaczęły się takie komentarze, a co ty się przejmujesz, co ludzie sobie pomyślą. I ja sobie wyobrażam, że ta mama w tej sytuacji mogła się z tym strasznie przejmować, bo być może przez całe swoje życie była uczona tego, zobacz co sobie ludzie pomyślą. I to jest strasznie trudno dorosnąć do tego, żeby powiedzieć, no właśnie, żeby dostrzec dziecko w swoim dziecku, to potrzebę, jaką ono w tej chwili ma i że to jest dla niego ważne. Ja w takich trudnych sytuacjach nieraz sobie myślę, no dobra, co widzą ludzie, żeby sobie ułatwić tą sytuację mi. Co widzą ludzie, którzy widzą jakąś tam sytuację taką trudną, nie? Ja myślę sobie teraz, co by zobaczyli ludzie w tej scence ze śmietnikiem, gdyby ta mama kucnęła przy synu i zaczęła z nim rozbierać ten samochód, ten telewizor, to myślę sobie, ktoś by mógł sobie powiedzieć, ale malus kobieta, a część może by ich w ogóle nawet nie zauważyła, tak? Przyszłaby dalej. A w momencie, kiedy my mówimy, chodź tutaj, sami zaczynamy tworzyć ciężką sytuację, bo dla tego dzieciaka, który był tym zainteresowany, mógłby zacząć, wiesz, krzyczeć i tak dalej, więc to jest kolejna bardzo trudna rzecz, żebyśmy właśnie trochę się odkleili od tego, co ludzie powiedzą, ale jest to trudne, trudniejsze dla ludzi z małych miejscowości na pewno, w takich małych społeczności, gdzie oni są bardzo na widelcu. Jak jeździłam ze szkoleniami, właśnie jak powstała książka, to udało nam się pozyskać pieniądze, co ciekawe, z ambasady, z Departamentu Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie dostaliśmy na realizację tego projektu nigdzie pieniędzy. Jeździliśmy po szkołach i rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać z dziećmi pełnosprawnymi o niepełnosprawności ich rówieśników, bo to jest trudne. Tak? To jest ta pierwsza bariera. I wtedy jedna z matek w takiej małej miejscowości, to była wioska nawet chyba, powiedziała mi, że ona, ja nie wierzyłam, że to jest ciągle możliwe, że w wiosce mówi się, że to, że jej dziecko jest niepełnosprawne, to dlatego, że ona zgrzeszyła. I myślę sobie, że wielu z nas mierzy się ciągle z takim ostracyzmem społecznym i z tyloma problemami, takimi wiesz, społecznymi, że po prostu nie masz szans na to, żeby dostrzec swoje dziecko w dziecku, tylko widzi tą przeszkadzajkę taką. Tak. I właśnie będąc w takim trybie, że na pewno wszyscy, albo może już nawet nieraz doznaliśmy takiego ostracyzmu, tak, byliśmy gdzieś tam hejtowani i tak dalej, idziemy z takim przekonaniem, że musimy walczyć ze wszystkimi, prawda, z każdym nauczycielem w każdej szkole i jesteśmy już nastawieni na taki tryb walki, a przecież tak jak powiedziałaś, nie wszędzie tak jest, nie każdy nauczyciel chce nam udowadniać, że my źle robimy. Są ludzie życzliwi, są ludzie fajni, ale to już w nas siedzi ten taki tryb walki, prawda, że na pewno będziemy musieli znowu walczyć. I to jest strasznie trudne, naprawdę, siedzi w nas. Tak, to jest trudne, bo to, żeby się przebić bardzo często przez tą skorupę, ja nieraz mówię, że zobaczcie, jeśli macie w szkole do czynienia z dzieckiem, które ma, przychodzi do was dziecko 7-letnie do pierwszej klasy, to wy jako nauczyciele musicie wiedzieć, że wy macie do czynienia z rodzicem, który jest bardzo często po 5 albo i 7 latach walki permanentnej. I zanim przebijecie się przez tą skorupę, czyli zobacz, nauczyciele tak naprawdę specjaliści mają podwójnie trudną robotę, bo muszą się przebić przez skorupę rodzica, przez skorupę dziecka, żeby zdobyć zaufanie, a też nie mają wsparcia po prostu. Nie? I to jest, zobaczcie, gdy mogłybyśmy skończyć tę rozmowę tak na takiej zasadzie, że w łeb sobie strzelić. Nie? No bo to, ale to w ogóle nie. Ale nie zachęcamy, ale nie zachęcamy. Dawaj, w ogóle nie. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że to jest strasznie trudne i zanim ocenimy jakiegokolwiek rodzica, że o Jezu, nie dajesz sobie rady, o Jezu, jesteś jakaś dziwna, taka śmakałowaka, to trzeba próbować wejść w skórę tego rodzica albo wyobrazić sobie, ile czynników może wpływać na to, że ten rodzic w tym momencie jest taki, a nie inny, nie? Tak. I że to wcale nie jest taka prosta droga. Agnieszka, też przed naszą rozmową, gdy się umawiałyśmy, zaczęłyśmy też rozmawiać o tym, jak mówić o akceptacji dziecka i w ogóle tego wszystkiego, z czym przyszło nam żyć i mierzyć się, gdy jest się ocenianym. Jak nam, tak jak my na przykład,
decydujemy się o tym, żeby pisać i mówić o życiu naszych dzieci, o tym, z czym się mierzą, no robimy to, by pomagać innym, tak? Ale w pewnym momencie no musimy chronić też nasze dzieci. Bywamy też czasem bardzo, bardzo źle oceniane w związku z tym, wiesz, Agnieszka, no nie wiem, nie będę tutaj cytować może niektórych komentarzy, ale bywa nam trudno, że no dobra, jeden powiem, że się chcemy lansować i gwiazdożyć na cierpieniu i niepełnosprawności naszych dzieci. No to taki light bym powiedziała, komentarz. Ale Agnieszka, dlaczego my to robimy? Znaczy, domyślam się, że mamy taki sam, że tak powiem, powód. Wiesz co, bo ja sobie zawsze mówię, ja się opieram tutaj na badaniu profesor Szurhardt. My doszłyśmy do poziomu 9 solidarności z innymi rodzicami i chęcią dzielenia się. Jeśli ktoś mówi, że to, że prowadzę stronę Franka, czy tam blog, który już właściwie umiera, już bloga właściwie nie ma, bo ja już nie mam na to czasu, to ja sobie zawsze mówię, to jest odbicie, to jest projekcja twoich wyobrażeń, twoich myśli, a nie tego, co jest rzeczywiście, tak? No i mam nadzieję, chciałabym, żeby opowiadając, chociaż ja mam teraz, tak jak rozmawialiśmy, straszny problem z tym, żeby mówić o Franku, bo nie wiem, na ile on by sobie tego życzył, dlatego coraz mniej jest gdzieś tam w moich tekstach samego Franka, więcej jest moich refleksji, moich jako rodzica. I myślę sobie, że chciałabym, na początku w ogóle jak zakładałam bloga, to było bardziej po to, żeby się wygadać, żeby się podzielić z kimś i też żeby gdzieś zrobić, pokazać też innym rodzicom, słuchajcie, nie jesteście sami, spróbujcie może pójść tą ścieżką albo taką ścieżką, zobaczcie jak to u nas jest. Natomiast w ogóle jest to bardzo, bardzo trudne, takie dzielenie się i wiesz, jak robisz wiele rzeczy, to mówienie, wiesz, gdzieś tam o sobie, o tym, co przeżywasz, no to jest trochę taki ekshibicjonizm, tak, z którym ja mam coraz większy problem i nie mam na to ochoty i nie mam na to siły. Ale bardziej w tej chwili to już przechodzi na takie rozmowy jeden na jeden, czy korespondencje z rodzicami, takie bardziej prywatne. I też zanim my się umówiłyśmy na tą rozmowę do twojego pierwszego pytania, trochę też czasu minęło, bo mi to po głowie chodziło. I nieraz mam takie momenty trudne i kryzysowe i mówię, kurczę, po co mi to wszystko? W ogóle bez sensu, nie? Mogłabym sobie siąść na trawie i... Ale gdzieś to chyba też tak jest związane z taką moją konstrukcją, trochę takim moim wewnętrznym społecznikowskim ADHD i gdzieś to ono by poszło, nie? I twoim ekshibicjonizmem. Tak, ale wiesz, cokolwiek Iza byś nie robiła, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci dokopie i powie, że to jest B. I zawsze sobie mówię, że wiesz, krytykowany nie jest ten, kto nic nie robi. I już, no. No tak, no ja się z tobą tutaj zgodzę. Ja też, gdy Mateusz był młodszy, no pisałam trochę więcej, jakby tak na zasadzie takiej relacji jego rozwoju, którym jakby może pomóc innym rodzicom też dostrzec pewne schematy, pewnych zachowań, emocji i tak dalej. Ale faktycznie, gdy Mateusz jest w ogóle już od jakiegoś czasu, dużo bardziej jestem ostrożna w tym pisaniu o nim, bo właśnie też się zastanawiam, czy on mi kiedyś na przykład nie powie, że może za dużo o nim powiedziałam, tak? Więc zaczęłam bardziej pisać o sobie, o swoich emocjach i tutaj weszłam właśnie w ten taki ekshibicjonizm czasem, pokazując, że można przeżywać takie naprawdę strasznie trudne emocje, takie naprawdę bardzo, bardzo. Stąd też to moje zdjęcie, no takie bardzo zapłakane na grupie po jakiejś tam trudnej sytuacji. Mniejsza o to, jaka to była sytuacja, bo jakby właśnie nie chcę mówić, co wtedy Mateusz zrobił i dlaczego, tak? Ale pokazać moje emocje jako rodzica, że my możemy takie emocje przeżywać, tak? I to jest naturalne. Tak, i dlatego akceptacja własnego dziecka to nie jest właśnie jeden dzień, kiedy ja mówię 1 maja 2015 roku dokonała się we mnie akceptacja mojego dziecka. To jest proces, który się toczy każdego dnia. I są dni, kiedy
myślę też masz podobnie, kiedy ja mówię, ja już dalej nie dam rady, też gdzieś jest za trudne dla mnie. Są dni, które są fantastyczne. Ja już się nauczyłam, a może to jest taka konstrukcja moja, że nawet jak jest 5 minut fajnych, to ja jestem w stanie naładować akumulatory na kilka bardzo trudnych godzin. Nie? Tak, tak. I to, czy ja zaakceptuję moje dziecko, czy dostrzegę, jakim on jest człowiekiem, jakie ma potrzeby jako nastolatek, to kurczę, to jest codziennie bardzo trudna praca, tak naprawdę. Nad sobą, nad tym, kim ja jestem, kim chcę być dla mojego dzieciaka i jak to widzę, tak? Tak? Wszystko, życie całe. Tak, ale tak jak powiedziałaś też, no my się mierzymy z tą krytyką często i jesteśmy oceniane i to czasem bardzo brutalnie. Czasem ze strony, z której byśmy się nie spodziewały i to boli czasem podwójnie. Ale tak jest i w zasadzie trudno oceniać, dlaczego. Znaczy, ja staram się czasem też zrozumieć te osoby. Dostrzegać, że one są na innym etapie, jeszcze może akceptacji diagnozy dziecka, czasem diagnozy samego siebie. I też staram się zrozumieć i z dużą empatią podejść nawet do tych strasznie krytycznych uwag w moim kierunku. Myślę, Agnieszka, że no ty chyba podobnie. Wiesz co, ja już chyba taki etap, kiedy mnie to gdzieś tam strasznie bolało, mam ze sobą. Może dostałam tyle razy po tyłku, że wtedy mnie to tak strasznie bolało i ja pamiętam te pierwsze razy, kiedy stanęłam taka osoba, ja mówię, ale ja przecież, wiesz, tak jak małe dziecko, ale ja przecież chciałam tak dobrze, nie? A wyszło jak zawsze, że gdzieś tam dostałaś po grzbiecie. No i to jest pytanie, czy chcesz robić to, co robisz? Ja mam wrażenie, że wiesz, że tą i waszą konferencją i grupą robisz strasznie dużo dobrego i wszystkim nie dogodzisz. Jeśli jesteś pewna, że to, co robisz, nadaje też sens, jakiś sens twojemu życiu, tak? To jest właśnie to, w jaki sposób radzisz sobie z byciem mamą dziecka z wyzwaniami rozwojowymi. Czy ta praca społeczna, którą robisz, nadaje tobie sens twojemu życiu? Dla mnie tak. Dla mnie tak, ja trochę potrzebuję, wiesz, po co to wszystko? Po co to wszystko? Ja pamiętam, jak jedna taka bardzo mądra, jedna z najfajniejszych lekarek, jakie spotkaliśmy na swojej drodze z Frankiem, bo no, Franek oprócz tego, że ma spektrum, ma też dwie takie poważne choroby przewlekłe. I ona mi powiedziała kiedyś zobaczysz, zrozumiesz, po co to wszystko. Ja mówię, to jest nie fair, to jest w ogóle głupie i bez sensu takie zdanie, bo moje dziecko nie powinno tak cierpieć i ja się buntuję przeciwko temu, tak? Ja uważam, że to jest nie fair trochę, no jest to nie fair, że mój dzieciak tak cierpi. Ja bym chciała, żeby on nie cierpiał, żeby on nie był dzieckiem niepełnosprawnym, żeby nie miał tych chorób, tak? Ale myślę sobie, że no tak, no trochę nadaje sens temu swojemu życiu przez książkę, przez fundację, przez to, że mało śpię, dużo robię, ale gdzieś daje mi to, wiesz, radość i myślę sobie, że byłabym nieszczęśliwa, gdybym tego nie robiła i no byłoby mi gorzej wtedy. Tak, tak, to jest jakby widzenie nie tylko siebie w tym wszystkim, ale widać, że środowisko rodziców potrzebuje takiego wzmocnienia ze strony innych rodziców. Iza, że wiesz, że nawet ta Iza, która jest taka, jest dla mnie wzorem, tak, któraś mama mówi, wow, wy macie lepiej, bo coś tam i nagle wyskakuje Iza, która pokazuje swoje zdjęcie zapłakane. Ja bym tego nie zrobiła, bo ja też wiem, jak wyglądam, jak jestem zapłakana. Nie no, śmiech. Ale i to daje, wiesz, Iza, takie kurcze, no też masz tak, że masz takie trudne chwile, że płaczesz, że jesteś bezradna. Ja takich chwil, nie ma dnia, żebym nie czuła bezradności. Naprawdę nie ma takiego dnia. I to im szybciej sobie uświadomimy, że to nie jest, że jesteśmy jakimiś wzorcami, ideałami, jesteśmy takimi samymi rodzicami, tylko i też mamy te chwile takiej totalnej bezradności, nie? A z drugiej strony zdarzyło mi się usłyszeć ze strony no, bliskiego członka rodziny. Po co tak się afiszować? Po co tak o tym mówić? W sensie, wiesz, o spektrum, tak? Mm-hmm. Lepiej to trzymać dla siebie, no nie ma się czym chwalić, tak? Nie ma się czym chwalić, ale że w sensie co? Jest się czym chwalić. Jesteśmy matkami fajnych dzieciaków, nie? Tak, wiesz, to też jest kwestia akceptacji, przepracowania w sobie, akceptacji takiego czy innego członka rodziny. Już nie chcę wchodzić jakby w szczegóły. Ale to jest to strasznie, strasznie trudne i złożone, tak? Jakby to nie robimy właśnie tego, żeby się chwalić, ale też i też, żeby siebie tutaj lansować.
tak jak mówiłam, bo i takie zarzuty słyszałyśmy obie, tylko to jest naprawdę inny cel, tak, żeby pomagać, bo widać, że to niesie za sobą realną pomoc, że rodzice się wzmacniają, tak, Ale dzięki. wszystkie ruchy społeczne, czy fundacje, czy chociażby inicjatywa obywatelska Chcemy Całego Życia, no to są rzeczy, które są tworzone przez rodziców. I ja się bardzo cieszę, że jest bardzo silny ruch samoroczniczy, tak? Że są osoby, które są już dorosłymi osobami z różnymi niepełnosprawnościami, które tworzą ruchy samorzecznicze i mówią, opowiadają o tym, co czują, jak czują. Ja pamiętam swoją pierwszą rozmowę z Agą Warszawą, która pootwierała mi oczy na tyle kwestii, na tyle spraw w odniesieniu do mojego własnego dziecka. I to jest, także róbmy swoje po prostu. I tak samo jak rodzice, róbmy swoje, nie patrzmy na to, czy jakaś ciocia, czy jakaś pani na ulicy coś nam powie. Trzeba mieć gdzieś tam w tyle głowy kilka tekstów, nawet jeśli czasami trzeba przekroczyć swoje własne granice i powiedzieć szanowną panią, tak? No to po prostu trzeba, tak? Moje życie, mój dzieciak i no i tyle. Tak, ale też bądźmy otwarci, my jako rodzice, nie zamykajmy się, nie idźmy tym takim tylko tunelem, niezależnie od tego, jaki ten tunel by był, przez kogo byśmy tam byli w niego wepchani. Po prostu miejmy też szerszą perspektywę, tak? Szukajmy, uczmy się sami, prawda? Dowiadujmy się, dokształcajmy. Iza, ale żeby zobaczyć tą szerszą perspektywę, każdy z nas musi przejść przez tunel. Nie da się. Musimy wpaść w ten pęd terapeutyczny opisany w literaturze, już bez podawania przepisów, prawda? I musimy przejść przez tunel, tylko cały wiec polega na tym, żebyśmy jak najszybciej z niego wyszli, Tak. żeby wokół nas byli ludzie, którzy nas chwycą w tym momencie, wiesz, pod ramię wezmą i powiedzą, pomogę ci, bez presji, Tak. Mieć nie? taką otwartość na to, że po tym tunelu i po tej beznadziei naprawdę jest coś, tylko od nas dużo zależy. Musimy się po prostu na to otworzyć, prawda? Agnieszka, bardzo Ci dziękuję, bo ja patrzę bardzo na zegarek. Czas na Wiem, zegar. że jesteś Praca, bardzo, praca. bardzo zajęta, więc Agnieszka, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że się Dziękuję. udało i dziękuję za Twoją szczerość, jak zawsze, i Twoją pomoc. Dzięki Dzięki Iza za wielkie. zaproszenie. Dziękuję Dziękuję. bardzo Ci, pa.